Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 8 i przeczytajmy dzisiaj cały ten rozdział. A o ofiarach składanych bożkom wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. A jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten też jest przez Niego poznany. Jeśli więc chodzi o pokarmy ofiarowane bożkom, wiemy, że nie ma na świecie ani jednego bożka, ani żadnego Boga, z wyjątkiem jednego. I chociaż rzeczywiście są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi, jest wielu takich bogów i panów. Ale dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego. Jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Ale nie we wszystkich jest to poznanie. Niektórzy natomiast z sumieniem pod wpływem bożka jedzą pokarmy aż do teraz jako ofiarowane bożkowi, a sumienie ich, będąc słabe, jest splamione. Ale pokarm nie zbliża nas do Boga, bo jeśli jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, niczego nie tracimy. Uważajcie natomiast, aby to wasze prawo nie było powodem potknięcia dla słabych. Jeśli bowiem ktoś ujrzałby ciebie, który masz poznanie, spoczywającego przy posiłku w świątyni Bożka, to czy jego słabe sumienie nie zostanie pobudzone do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom i ulegnie zgubie z powodu twojego poznania, słaby brat, za którego umarł Chrystus? A tak, grzesząc wobec braci i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie wobec Chrystusa. Dlatego, jeśli pokarm powoduje upadek mojego brata, nie będę jadł mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. Na pierwszy rzut oka temat omawiany w tym rozdziale może się niektórym z nas wydać nieaktualny. Kto z was w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, czy miesiącu, czy w ostatnim roku miał jakiś dylemat z jedzeniem pokarmu, który został ofiarowany jakiemuś bożkowi? Ręka w górę. Są tacy? Gdybyśmy udali się do Indii, Nepalu, Japonii, czy jakiegoś innego kraju, gdzie po dziś dzień czci się wielu bogów i składa im się takie ofiary, moglibyśmy się z tym zetknąć i być może mielibyśmy wtedy jakieś dylematy. Ale w naszym kraju i ogólnie w tej kulturze zachodniej, w której my żyjemy, nie mamy z tym do czynienia. Tak naprawdę problem jest tutaj daleko głębszy. Tak naprawdę chodzi tutaj o sprawy, które są bardzo aktualne dla nas i z którymi niemal codziennie mamy do czynienia. Zacznijmy jednak od pewnego historycznego tła. Składanie ofiar bożkom stanowiło integralną część życia w starożytności i miało dwojaki charakter – prywatny i publiczny. Na przykład, gdy ktoś osobiście, prywatnie składał jakąś ofiarę ze zwierzęcia albo kilku zwierząt, to najczęściej dzielono to zwierzę, jeśli było co tam dzielić. Jak było to malutkie zwierzę, to wiadomo, że nie, ale jeśli było to duże zwierzę, jakiś byk, jakiś baran, jakiś kozioł,
to dzielono go na trzy części. Jedną część tego zwierzęcia spalano na ołtarzu. Czasami spalano jedynie pęk włosów obciętych z głowy tego zwierzęcia. Następnie kapłani otrzymywali im należną część za usługę. Część żeber, szynki i część głowy. Resztę zabierał właściciel ofiary. I z tego mięsa przyrządzał posiłek w swoim własnym domu, albo czasami organizowano ucztę od razu bezpośrednio w świątyni bożka, gdzie składano tą ofiarę. Do naszych czasów zachował się papirus zawierający zaproszenie na tego typu ucztę, w którym czytamy: Antoniusz, syn Ptolemeusza, zaprasza was na obiad przy stole naszego pana, Serapisa. Serapis to egipski odpowiednik greckiego Zeusa, któremu Antoniusz składał ofiarę, a następnie wyprawiał dla zaproszonych gości ucztę. Zauważcie to określenie, nasz pan Serapis. To określenie pan jest równoznaczne z określeniem nasz Bóg Serapis. Jeśli słowo pan występowało przed imieniem bóstwa, było zamienne ze słowem Bóg. Bóg Serapis, pan Serapis to to samo. Kiedy używano tego słowa pan, oznaczało to, że ludzie wyznawali poddanie się pod boską władzę tego właśnie bóstwa. I to jest niezwykle ważne, kiedy za każdym razem w Nowym Testamencie czytamy Pan Jezus Chrystus. To nie jest Pan Kowalski, to nie jest Pan Jurkowski, to nie jest Pan Franciszek, ale Pan Jezus Chrystus znaczy Bóg Jezus Chrystus. I dalej w tym fragmencie widzimy, apostoł Paweł zamiennie mówi Bóg Ojciec, Pan Jezus Chrystus. Mówi cały czas o jednym Bogu. Nie mówi o jednym Bogu i mniejszym jakimś Panu, nie. Mówi o jednym Bogu, Ojcu i Synu, Jezusie Chrystusie. Wyraźnie, jak zobaczymy dalej, w kontekście jego argumentacji nie mówi o kimś mniejszym niż Bogu. Cały czas w kontekście mówi o tak zwanych bogach. I przywołanie Jezusa Chrystusa nie miałoby sensu, gdyby go nie uważał za Boga, jako argumentu, że jest tylko jeden. To jest niezwykle ważne. Chrześcijanie stawali przed dylematem uczestniczenia lub nieuczestniczenia w takich posiłkach, które były bezpośrednio albo pośrednio wyrazem czci i społeczności z pogańskimi bożkami. Odmowa udziału w takich uroczystościach, w takich posiłkach oznaczała izolację od codziennego towarzyskiego życia. Odcinanie się od otoczenia, od sąsiadów, od rodziny, od przyjaciół. Ponadto wszelkie uroczystości państwowe wiązały się ze składaniem publicznych ofiar na pogańskich ołtarzach. Zamiast księdza z kropidłem przychodził na uroczystość pogański kapłan. I oczywiście w akcie błogosławieństwa w imieniu swego bóstwa spalał na ołtarzu część zwierzęcia. Część oczywiście zabierał dla siebie, a reszta była konsumowana przez zgromadzone towarzystwo. Oczywiście kapłani nie byli w stanie zjeść wszystkiego, co im przypadało w udziale, więc przy świątyniach mieli sklepiki, w których można było kupić mięso. Jak myślicie, kto w pierwszej kolejności po nie przychodził? Handlarze mięsa, którzy brali to na rynek. I to mięso sprzedawali na rynku jako zwykłe mięso. Oczywiście wszyscy właściciele knajp i restauracji za nimi szli i to mięsko kupowali przy świątyni i w restauracjach, w knajpach, barach przygotowywali jedzonko dla wszystkich, którzy chcieli przyjść coś zjeść. A więc tak to się odbywało, że w tamtym czasie bardzo trudno było kupić jakiekolwiek mięso, jakikolwiek pokarm nawet, który nie był ofiarowany jakimś bożkom. Gdziekolwiek byś się nie zaopatrywał, nigdy nie miałeś pewności, że mięso, które nabyłeś, nie zostało wcześniej ofiarowane jakiemuś bałwanowi. Sprawa komplikowała się jeszcze bardziej, gdyż w tamtych czasach
wierzono w zgubny wpływ demonów, tak jak i my dzisiaj wierzymy. Oni uważali jednak, że te demony starały się wykorzystać każdą sposobność, aby w jakiś sposób wedrzeć się do ludzkiego ciała, aby człowieka zniewolić, okaleczyć, zachwiać równowagę umysłową. Powszechnie uważano, że te złe duchy szczególnie łatwo mogły się dostać do wnętrza człowieka razem z jedzonym przez niego pokarmem. Wierzyli, że te duchy są wszędzie w powietrzu, ale jak człowiek zaczyna coś jeść, to one siadają na to jedzenie i możesz zjeść takiego demona. Więc aby tego uniknąć, ofiarowali właśnie to jedzenie bożkom, żeby ten bożek wypędził wszystkie demony i żeby to jedzenie było bezpieczne, żeby je jeść. Więc poganie zawsze modlili się przed jedzeniem, nawet gorliwiej niż niektórzy chrześcijanie, dziękując za to jedzenie tym bożkom i prosząc ich, żeby te złe duchy odpędziły. W ten sposób poświęcali to jedzenie tym bożkom. I w wyniku tych różnych praktyk człowiek po prostu nie mógł nic zjeść, bez obawy, że to było w kontakcie z jakimiś pogańskimi praktykami, odczynieniami, zaklęciami, błogosławieństwami. Chrześcijanie w Koryncie zaczęli się zastanawiać, czy oni w ogóle powinni jeść takie mięso. Widzimy, że to nie jest problem tylko Koryntu. W liście do Rzymian apostoł Paweł też się tym problemem zajmuje. Więc to nie była tylko praktyka, wiecie, tam w Koryncie problem. To wielu chrześcijan w różnych miejscach miało z tym dylemat, jeść czy nie jeść. I jedni mieli takie zrozumienie, że można jeść, inni, że absolutnie. Mówili, czy właściwe jest jedzenie mięsa, które zostało ofiarowane na ołtarzu jakiegoś fałszywego bożka? Korynt zamieszkiwali ludzie, którzy przez całe swoje dotychczasowe życie wierzyli i czcili pogańskie bóstwa. I po nawróceniu do jedynego prawdziwego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, czuli głęboką odrazę do jakiegokolwiek kontaktu z pogańskimi praktykami. Spożywając mięso, które wiedzieli, że wcześniej było ofiarowane jakimś bałwanom, wielu z nich miało wyrzuty sumienia. Instynktownie czuli, że robią coś złego. Inni zaś, świadomi oszustwa pogańskich kultów, ze spokojnym sumieniem spożywali pokarmy ofiarowane bałwanom, wiedząc, że bałwanów w ogóle nie ma. Są tylko zabobonne wierzenia nieoświeconych pogan. I apostoł Paweł w kolejnych trzech rozdziałach, odnosząc się do tych odmiennych postaw, zajmuje się różnymi, bardzo, ale to bardzo dla nas aktualnymi zagadnieniami, które wynikają z indywidualnej wrażliwości naszych sumień i naszych osobistych poglądów w sprawach, co do których Bóg nie dał specyficznych nakazów lub zakazów. Wiecie, że jest cała masa takich rzeczy, o których Pismo Święte w jednoznaczny sposób nie wspomina. Czy możesz mieć konto na Facebooku, czy nie możesz mieć? Czy możesz nosić zegarek, czy nie możesz? Wiecie, że są chrześcijanie, którzy nie noszą zegarka, a misze nie używają zamków błyskawicznych. Uważają, że nie ma o tym w Biblii mowy, to nie chrześcijańskie, nie robimy tego. Czy można iść na basen, gdzie prawie rozebrane do naga kobiety się kąpią i mężczyźni razem, albo na plażę? Jedni mówią spoko, inni mówią gdzieś tam. Mamy całą masę tego typu sytuacji, w których nasze sumienie, nasza wrażliwość, nasze zrozumienie dyktuje nam różne odpowiedzi. W 8 rozdziale apostoł Paweł zaczyna od sformułowania zasady, według której dojrzały chrześcijanin, który nie wierzy w zgubny wpływ pogańskich bożków, powinien uważać, by nie stać się powodem zgorszenia bratu, który ma obawy, który ma skrupuły. W rozdziale 9 zwraca się do libertynów, którzy powołują się na zasadę chrześcijańskiej wolności. Wszystko mi wolno. Wskazuje im na różne rzeczy, które można by czynić w zgodzie z prawem,
ale od których należy się powstrzymywać ze względu na własne bezpieczeństwo, jak też dobro innych. Apostoł Paweł nie przeczy chwalebnej chrześcijańskiej wolności, ale uświadamia chrześcijan o wielkiej odpowiedzialności za innych. Nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za siebie, ale mamy wielką odpowiedzialność o każdego brata i siostrę, którzy są wokół nas. W pierwszej części 10 rozdziału mówi o tych, którzy ze względu na swoją wiedzę i uprzywilejowaną pozycję czuli się zupełnie niezagrożeni jakimkolwiek złym wpływem. Apostoł Paweł wskazuje im na przykład Izraelitów, którzy posiadali wielkie przywileje Bożego ludu wybranego, a mimo to stali się ofiarami grzechu. W drugiej części 10 rozdziału Paweł dowodzi, że człowiek zasiadający przy stole Pana Jezusa Chrystusa nie może jednocześnie uczestniczyć w imprezach przy pogańskich stołach, przy ofiarach bożków, którzy chociaż nie istnieją, mogą być narzędziem demonów. Człowiek będący częścią ciała Chrystusa nie może uczestniczyć w jakiejkolwiek formie społeczności ze złymi duchami. W trzeciej części 10 rozdziału Paweł udziela praktycznych rad dotyczących zachowania się wśród pogan, Żydów, jak i innych chrześcijan, tak aby dla nikogo nie być zgorszeniem, ale być zachętą i zbudowaniem. Chociaż nikt z nas dzisiaj nie zmaga się z dylematami związanymi z mięsem ofiarowanym bożkom, jak widzicie, zasady przedstawione w tych następnych trzech rozdziałach, łącznie z dzisiejszym, stanowią fundamenty, na których możemy bezpiecznie budować jedność Kościoła we wzajemnym poszanowaniu naszych odmiennych poglądów w tych wszystkich sprawach, które nie są jednoznacznie uregulowane przez Boże Słowo. To jest bardzo ważna zasada. Apostoł Paweł zgadza się z tym, że pogańscy bogowie nie istnieją, choć jak zobaczymy później, wyraźnie naucza, że działają kłamliwe duchy, demony, które podszywają się pod bóstwa i odwodzą ludzi od oddawania czci prawdziwemu Bogu. Paweł nie zaczyna jednak swojej argumentacji w tym temacie od wyjaśnienia tych niewidzialnych, duchowych aspektów, ale zajmuje się o wiele prostszym problemem. Mianowicie, jak traktujesz brata czy siostrę, którzy mają inne zrozumienie niż ty? W tekście przed nami, choć dotyczy on zagadnień nam obcych, znajdujemy trzy wielkie, zawsze aktualne zasady. Po pierwsze, to co dobre dla jednego człowieka może być całkowicie złe dla drugiego. Tak jak Bóg ma swoje indywidualne, tajemne dojście do każdego ludzkiego serca i objawia się ludziom na różnorakie sposoby, taki szatan kusi i zwodzi ludzkie dusze, sięgając po rozbudowany arsenał broni. Dla jednych z nas dana rzecz wcale nie jest pokusą, podczas dla kogoś innego stanowi ogromne zagrożenie. I same zbliżenie się do niej już budzi niepokój i rozpala zgubne żądze. Dlatego zabierając się do jakiejkolwiek czynności, która w naszym mniemaniu jest czysta i niewinna, musimy brać pod uwagę nie tylko wpływ na nas samych, ale również na innych wokół nas. Niczego nie możemy oceniać jedynie z punktu naszej wiedzy. Wszystko natomiast powinno być oceniane z punktu widzenia miłości. Niektórzy Koryntianie mieli wiedzę na temat duchowych zagrożeń wynikających z kontaktu z bałwochwalstwem. Rozważali podstępną, zwodniczą działalność demonów i uznawali, że najbezpieczniej jest trzymać się z dala od wszystkiego, co mogłoby narazić ich na wpływ tych nieczystych duchów. Jedzenie pokarmów ofiarowanych pogańskim bóstwom stanowiło w ich przekonaniu wielkie duchowe zagrożenie. Z niepokojem obserwowali braci,
którzy bez skrupułów spotykali się ze swoimi pogańskimi znajomymi, rodzinami i uczestniczyli w przygotowanych przez nich posiłkach. A czasami widzieli nawet niektórych z nich, jak oni jadali w tych przyświątynnych barach. Jestem pewien, że wielu z nich, widząc to, drżało o duszę tych braci i zastanawiali się, czy ci bracia rozumieją, na jakie wielkie niebezpieczeństwo się narażają. Czy oni w ogóle nie mają sumienia? Czy oni w ogóle się nawrócili i zerwali z tym światem, skoro teraz uczestniczą w takich pogańskich imprezach? Jak mogą kalać się nieczystymi pokarmami i mieć społeczność z demonami? Inni Koryntianie natomiast szczycili się swoją wiedzą. Wiedzieli, że te pogańskie bóstwa to są nicości. Nie ma żadnych bałwanów. To tylko drewniane, metalowe czy kamienne skrzynki, posągi, obrazki. Tam w nich nic nie ma. Nie ma tam ani żadnego życia, ani żadnej mocy. To twory ludzkich rąk. Kawał drewna, kawał metalu, kawał kamienia i to wszystko. Tylko ładnie wyrzeźbiony, pomalowany, że wygląda jak człowiek, albo jakieś tam straszne zwierzę, albo jakiś potwór, albo nie wiadomo co. Ale to przecież tylko kukły. Mięso to tylko mięso. Sam Pan Jezus powiedział, że to, co jesz, nie może zanieczyścić twojej duszy, gdyż wrzucasz na ruszt, do żołądka, przez kiszki i na zewnątrz. Sama fizjologia, bez żadnego duchowego oddziaływania. Czego tu się bać? Nad czym się zastanawiać i rozczulać? Skąd te skrupuły tych braci? Na takich oświeconych Koryntian, ich bojaźliwi bracia, którzy wzdrygali się przed jedzeniem pewnych rzeczy, mogli być obiektem żartów, drwin, a nawet pogardy. Jedna i druga grupa była przekonana o słuszności swoich racji. Opierali się na zdobytej wiedzy i posiadanym zrozumieniu. Paweł zaczyna ten rozdział słowami: wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Wszyscy wiemy. Jedni i drudzy wiedzieli. Tak, nic się nie zmieniło. I dzisiaj wszyscy mają poznanie. Ja wiem i to najlepiej. Co mi tam będziesz mówił? Ja wiem swoje. Wciąż niewielu skorych do słuchania, za to pustych gadułów obnoszących się ze swoją ignorancją wszędzie pełno. Niestety i w Kościele nie brakuje zarozumiałości i obnoszenia się ze swoim poznaniem, które jakże często jest niczym więcej jak nadętą głupotą. W wiedzy zawsze tkwi pewne niebezpieczeństwo. Skłania ona człowieka do arogancji, do poczucia własnej wyższości, spoglądania z góry na tych, którzy nie są tak oświeceni jak my. Poznanie nakłania człowieka do niechęci, a czasami nawet do wrogości wobec tego, którego uważa za ignoranta. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza, że poznanie nadyma. Mamy tu obraz człowieka, który wydaje się być wielki, ale jego wielkość nie jest treściwa, ale pusta. Jest jak ogromny nadmuchany balon, który robi wrażenie swą wielkością, ale w środku nic nie ma. Bracia i siostry, strzeżmy się takiej wiedzy, która napawa nas pychą, poczuciem wyższości. Wiedzy, która prowadzi do sporów, kłótni i niezgody, która nie buduje, nie przynosi zachęty ani korzyści, ale jest źródłem niepokoju i zamieszania. Apostoł Jakub w swoim jakże praktycznym liście w 3 rozdziale mówi o 2 rodzajach mądrości. Pyta, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie. Nie, że się będzie wymądrzał, nie to, że będzie wszystkich ustawiał, nie, że będzie wszystkich korygował i mówił, jak mają myśleć, jak mają postępować, jak mają wierzyć, ale niech pokaże tą mądrość przez dobre postępowanie. Swoimi uczynkami, nacechowanymi
łagodnością i mądrością. Jeśli jednak, mówi, jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się, że jesteście tacy mądrzy. I nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest jaka? Przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój. Ustępliwa. Pełna miłosierdzia. Pełna dobrych owoców. Niestronnicza. Nieobłudna. Takiej miłości potrzebujemy, bracia, siostry. Widzimy, że są przynajmniej dwa rodzaje mądrości. I to są zupełnie odmienne rodzaje mądrości. Zastanów się, którą masz. Zastanów się, jak wygląda twoje życie, jak rozmawiasz z ludźmi. Jak ludzie ciebie odbierają. Czy chcą z tobą być? Czy otwierają przed tobą swoje serca? Czy rzeczywiście, kiedy mówisz do nich, odchodzą zbudowani, zachęceni? Czy z nikim się nie możesz zgodzić? Czy zawsze masz rację, a wszyscy wokół się mylą? Widzimy, że są dwa rodzaje mądrości. Jedna pochodząca z góry, od Boga, która wnosi życie i błogosławieństwo. I druga mądrość, pochodząca z dołu, od demonów, sieje grozę i przynosi zniszczenie. Podobnie jest z wiedzą czy poznaniem. Jeśli posiada wiedzę człowiek, w którym mieszka pokora i miłość, to wiedza jest wielkim skarbem. Apostoł Paweł nie jest zwolennikiem ignorancji i przeciwnikiem wiedzy jako takiej. Absolutnie nie. W pierwszym rozdziale tego listu dziękował Bogu za to, że Koryntianie w Panu Jezusie zostali ubogaceni we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, wielbi Boga, który rozświecił serca chrześcijan, aby zajaśniało im poznanie Bożej chwały, która jest na obliczu Chrystusa. W liście do Efezjan apostoł Paweł modli się o poznanie miłości Chrystusowej, a w liście do Filipian modli się, aby ich miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie zrozumienie. Apostoł Paweł nie jest zwolennikiem ignorancji i przeciwnikiem wiedzy jako takiej. Natomiast dobrze wie, że sama wiedza pozbawiona pokory, pozbawiona miłości niszczy, ale miłość buduje. Sama wiedza pozbawiona miłości jedynie nadyma, sprawia pozór budowania. Wiecie, jak ktoś się nadyma, to tak jakby faktycznie się budował, ale on się wcale nie buduje, on się tylko nadyma, tam nic nie ma, jest pusto. To jest taki obraz. Tutaj mamy miłość, która buduje, jak cegły, wiecie, jest solidna budowla, coś konkretnego, coś trwałego. I mamy wiedzę, która tylko stwarza pozór wzrostu, ale to nie jest żaden wzrost. To jest pustka. To jest tylko pozór, że coś znaczysz, że coś dobrego masz, że coś dobrego chcesz tutaj powiedzieć, ale to nic nikogo nie buduje, to nikomu nic nie daje, to nikomu nic nie wnosi. To jest tylko nadęcie twoje i twoje mniemanie, że jesteś wielki i rozumiesz i potrafisz i możesz. Taka wiedza, sama wiedza pozbawiona miłości jest wielkim pozorem, jest wielkim narzędziem zniszczenia gdziekolwiek, w kościele czy poza kościołem. W rodzinach, w relacjach, w pracy. Mieć takiego pracownika, który myśli, że wie, a nic nie wie, to jest masakra. Lepiej mieć takiego, który nic nie wie i można go czegoś nauczyć, bo ten przynajmniej słucha, ten przynajmniej czegoś się nauczy, ale taki, który uważa, przychodzi, wszystko wie, nic mu nie mów, nic mu na nic mu nie zwraca uwagi, taki ci narobi szkód. Natomiast Paweł mówi, miłość, której zależy na pozyskaniu brata, pozyskaniu siostry, taka miłość prawdziwie buduje. Kiedy stykasz się z człowiekiem, weźmy za przykład nauczyciela w szkole. Wiecie, jak jest taki nauczyciel, który wszystko wie,
ale któremu w ogóle nie zależy na tych uczniach. Się popisuje swoją wiedzą, co to on nie wie, jaki to on mądry. Wszystkie równania rozwiązuje na poziomie uniwersyteckim. Ci uczniowie siedzą, biedni, głupi, nic nie rozumieją, nic nie wiedzą, co on gada, ale on taki mądry, wow, on się popisuje swoją wiedzą. Ale jemu w ogóle nie zależy na tych uczniach, żeby ich czegoś nauczyć. Jemu zależy pokazać, jaką to on ma wiedzę, jakie on tytuły, tam wszystkie dyplomy powiesił sobie na ścianie. Nagrody, jakie dostał, tu, tam, siam, za wielkie osiągnięcia naukowe. Ale taki nauczyciel pomoże. Ale jak macie nauczyciela, który jest zainteresowany uczniem, który ma miłość do tego ucznia i 10 razy będzie tłumaczył, jak trzeba. Może nie jest najlepszym nauczycielem w sensie akademickim, ale wie, co mówi. I może nieudarnie, ale z zainteresowaniem tym uczniem, z miłością do niego podchodzi. Ci z nas, którzy już dawno nie chodzą do szkoły, też zapomnieli o tych nauczycielach, których nie cierpieliśmy, którzy w ogóle nie byli nami zainteresowani, tylko aby odbębnić swoją lekcję i fora ze dwora. Ale pamiętamy tych kilku, którzy mieli dla nas serce, którzy mieli cierpliwość, którzy nie tylko uczyli nas, ale można było z nimi porozmawiać, którzy zapytali, co tam w domu, jak się czujesz, zupełnie inaczej. Tak samo w kościele. Wiecie, można tutaj stanąć i wielkie mowy ogłaszać, ale jeśli nie ma między nami relacji, jeśli nie ma prawdziwej troski jedni o drugich, otwarcia naszych serc przed sobą, rozmawiania o tym, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy, co przeżywamy, z czym się zmagamy, to mamy religijną farsę, jakiej wiele w tym świecie. Ludzi, którzy przychodzą, się w ogóle nie znają, którzy posłuchają jakiejś mądrości i idą puści, tak jak puści przyszli. A ten, co się nadął, potem z niego wszystko zeszło i też jest taki sam pusty, jaki był. Jeden wielki świst, jedne wielkie jakieś po prostu cyrki. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie chcemy. Że widzimy różnicę między miłością, której potrzebujemy, a nie tylko wiedzą, którą chcemy się tu karmić i chcemy nasze głowy napychać kolejnymi nowymi informacjami. Sama wiedza jedynie nadyma, sprawia pozór budowania, ale pierwszy lepszy wiatr porwie nadęte głowy i puste serca. Miłości nie zależy na wygraniu dyskusji, na intelektualnym przekonaniu przeciwnika w rozmowie, postawieniu na swoim i dowiedzenia swojej racji i swojej wyższości. Miłość, jak czytamy, nie szuka swego. Miłość natomiast szuka, jak pomóc drugiemu, jak usłużyć drugiemu, jak zbudować brata, pomóc siostrze. Przysłuchaj się swoim własnym rozmowom z żoną, z dziećmi, z mężem, z innymi ludźmi. Czy przyjmujesz pouczający, wszystko wiedzący, wielce oświecony ton i chcesz wszystkich dookoła pouczać? Czy nastawiasz się na uważne słuchanie tego, co druga osoba do ciebie mówi? Nie przerywasz, nie wchodzisz w zdanie, bo już masz odpowiedzi gotowe i nie może to czekać, musi ciebie zaraz ktoś posłuchać. Czy ostrożnie dobierasz słowa, żeby kogoś przypadkiem nie zranić, nie zaatakować, ale zachęcić, pokrzepić, zbudować? Niektóre nasze środowe dyskusje, gdyby zostały nagrane, byłyby doskonałym materiałem dowodowym na to, co czasami przynajmniej gości w naszych sercach. I nie zawsze jest to godne pochwały. Zastanówmy się, o czym świadczy przerywanie innym, wchodzenie w słowo, niecierpliwość, by zabrać już głos, gruboskórne uwagi, nieprzemyślana krytyka, wypowiadanie absolutnych twierdzeń, których absolutnie nie da się biblijnie uzasadnić. I można tutaj mnożyć. Dzięki Bogu to się rzadko zdarza. Ja nie mówię, że tak wyglądają każde nasze środowe spotkania. Nie, nie, zapraszamy i jest super ogólnie. Ale czasami się zdarza. Niektórzy szczególnie mają tendencję. Jak przyjdą, to dominują i już innych zmiatają. I jak ktoś się z nimi nie zgadza, to tylko pach, pach, pach. Oj, 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 oj. To jest świadectwem, że to chyba nie jest ta mądrość z góry. Badajmy nasze serca, upewniając się, czy kierujemy się zarozumiałą wiedzą, czy budującą miłością. O co nam chodzi na tych spotkaniach środowych? Żeby dowieść tutaj swoich racji?
O co nam chodzi w rozmowach z braćmi i siostrami, na forach internetowych, gdziekolwiek odzywamy się? O co nam chodzi? Czy my chcemy pozyskać tych ludzi, z którymi rozmawiamy? Czy chcemy im naprawdę pomóc? Czy zależy nam na nich? Czy chcemy w jakiś sposób ich zbudować? Czy jesteśmy zdenerwowani ich głupotą i bezsensowną retoryką i chcemy im pokazać, jak mają mało w głowie i jak my mamy dużo? O co nam chodzi? Po co w ogóle zabieramy głos? Co nami kieruje? To jest bardzo ważne, byśmy upewnili się, że nasze motywy są czyste. Ja nie mówię, że czasami nie trzeba zabrać głosu w sposób jednoznaczny, zasadny i czasami dosadny. Nie mówię, że nie, ale upewnij się, co tobą kieruje. I nie wmawiaj sobie, że to jest miłość, jeśli nie jesteś tego pewien. Bo to łatwo tak powiedzieć. No wiadomo, że miłość, no przecież, bracie, no czego ty się spodziewasz w Kościele? No wszyscy jesteśmy pełni miłości, tylko nami miłość kieruje. No. Jakby tak było, to Juda nie musiałby tego pisać w tym liście do wierzących, żeby uważali na tą mądrość z dołu, zmysłową, demoniczną. Tam też się żarli, kłócili. Jakub mówi, no ludzie, no co to za mądrość? Uważacie za mądrych? Nie widać tej mądrości, waszej łagodności, w ustępliwości, w pomaganiu jeden drugiemu, tylko jakieś spory, jakieś swary, jakieś kłótnie. To nie pochodzi od Boga. To nie jest z tej mądrości z góry. Po drugie, w tym fragmencie tutaj na początku widzimy, że nasza wiedza jest bardzo cząstkowa, jest wielce ograniczona. W wierszu drugim Paweł mówi, jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Jeśli wypowiadasz się jako niepodważalny autorytet, który zjadł wszystkie mądrości i wypowiadasz absolutne stwierdzenia, jeszcze nic nie wiesz. Jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Później w 13 rozdziale apostoł Paweł przypomina nam wszystkim, że nasza wiedza jest cząstkowa. Nasza wiedza jest cząstkowa. Nasze zwiastowanie jest cząstkowe. Ja tu nie powiem wszystkiego, ja tu nie wyjaśnię wszystkiego. To tylko jakaś cząstka, którą modlimy się, żeby Duch Święty użył, żeby nam pomóc coś więcej zobaczyć, do czegoś więcej nas zachęcić. Ale nie ma człowieka, który jest alfą i omegą, ostatecznym autorytetem w każdej sprawie i co nie powie, to po prostu cicho siedzieć, bo już się ten brat czy tamta siostra wypowiedzieli. Nie, tylko Pan Jezus mówił zawsze prawdę i nigdy się nie mylił. A wszyscy ludzie się mylą, nawet papieże się mylą, chociaż niektórzy uważają, że się nie mylą, że są nieomylni, ale to jest bzdura. Wszyscy się mylą. Jakub mówi, bracia, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie jest doskonały, to prawdziwie jest doskonały. Jeśli się już nie myli w swoich słowach i opiniach. Tak musimy podchodzić do tego, co sami reprezentujemy i do tego, co inni reprezentują. I nie nadymać się, nie obrażać się, jak ktoś się z nami nie zgadza, ma inne zdanie i waży się z nami dyskutować. Ale wysłuchajmy. Miejmy trochę pokory, miłości, łagodności, cierpliwości. Najłatwiej postawić ludzi pod ścianą i dać im do podpisania nasze credo, nasze zrozumienie i tak dalej, a jak nie, to pogonić resztę wszystkich. Niektórzy tak widzą Kościół. Musisz się ze wszystkim zgadzać, musisz w moim pudełeczku się mieścić, bo jak nie, to... Czy o taki Kościół Bogu chodzi? Zauważcie, co tu jest powiedziane. Jeśli ktoś miłuje Boga przede wszystkim, ten jest przez Niego poznany. Zauważcie, normalnie byśmy myśleli tak, połączcie te dwa wiersze ze sobą, nie? Jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał, tak jak należało poznać. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, o, ten to poznał, ten to ma zrozumienie, tak? Tak byśmy myśleli, że taka byłaby tutaj normalna, logiczna argumentacja. Ale Paweł robi zwrot i mówi, to nie to, że ty coś wiesz, nie to, że ty rozumiesz, nie to, że ty masz głowę pełną mądrości nad mądrościami, ale jeśli kochasz Boga, to Bóg ciebie zna. I to nie chodzi o taką wiedzę, wiecie, jak my mamy często ludzie, że tam wiesz, jaki masz wzrost, jak masz na imię, jaki masz rozmiar buta, o czym myślisz, od czego pragniesz. Bóg to o wszystkich wie. Nie ma nikogo, kogo Bóg by nie znał na wskroś, w takim sensie, wiedzy. Ale tu nie o takiej wiedzy jest mowa. Tu jest użyte słowo, które oznacza intymne poznanie, które oznacza bliskość, przyjaźń, relacje.
I mówi, jeśli masz miłość do Boga, i co z tego wynika? Miłość do ludzi. Wtedy Bóg ciebie zna, wtedy Bóg jest blisko ciebie, wtedy masz relację z Bogiem. Nie kiedy jesteś nadęty swoją wiedzą i mądrością i się nią popisujesz, gdzie tylko możesz, ale kiedy kochasz Boga i kiedy kochasz ludzi, których ten Bóg uczynił, których ten Bóg kocha, wtedy Bóg ciebie zna. Miłość do Boga i co za tym idzie, miłość do ludzi jest gwarantem posiadania bliskiej relacji z Bogiem. Bracia i siostry, musimy się tu zatrzymać, ale zadajmy sobie na koniec to ważne pytanie. Czym się kierujemy w naszym życiu, w naszych relacjach z ludźmi, w naszym podejściu do Boga również? Co jest tym głównym motorem? Czy opieramy się na naszym doświadczeniu, na naszej wiedzy, na naszej mądrości? Czy jesteśmy pełni miłości? Kochamy Boga. I co z tym nierozłączne? Kochamy ludzi. Jeśli masz wiedzę, ale jest to wiedza pozbawiona pokory, pozbawiona miłości, jesteś jak dźwięczący cymbał. Możesz posiąść całą wiedzę, możesz poznać wszelkie tajemnice, ale jeśli nie masz miłości, jesteś niczym. Jeśli zaś masz miłość, prawdziwą miłość, nie językiem, nie słowem, nie to, że mi powiesz, kocham cię, bracie, to nic nie znaczy. Już żyję tyle lat, że dla mnie to już nic nie znaczy. Ale jeśli mi pokażesz tą miłość w czynach, w tym, jak traktujesz mnie i traktujesz innych, jeśli masz miłość, która się objawia w czynie i w prawdzie, wtedy Bóg ciebie zna. Wtedy jesteś Bożym człowiekiem. Bóg w tobie mieszka. I zadajmy sobie to pytanie. Gdzie jesteśmy? Jak, czym się kierujemy? Co jest tym fundamentalnym motorem naszego życia? To bardzo ważne pytanie, bracia, siostry, byśmy je sobie zadawali często, byśmy przyglądali się naszym relacjom z ludźmi, naszym słowom, naszym rozmowom, naszym dyskusjom, abyśmy to analizowali i upewniali się, że chodzimy w miłości, tak jak Bóg jest miłością, że postępujemy w miłości i że faktycznie znamy Boga i że Bóg zna nas. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Słowo Twoje, które jakże nie traci na swej aktualności, mimo iż czasami mówi o tematach odległych, o praktykach, o czynnościach, wierzeniach, które gdzieś w naszym przynajmniej tutaj społeczeństwie są już martwe albo częściowo martwe, albo zostały w jakiś inny sposób zaadoptowane. A jednak to poselstwo Twego Słowa, które jest zawarte na każdej stronie, nic nie traci ze swojej aktualności. Dotyka naszych słabości, dotyka naszych bolączek, dotyka naszych obaw, dotyka nas tutaj, teraz, dzisiaj. Twoje Słowo jest żywe i potrzebne w każdym wieku, w każdym czasie, na każdym kontynencie, dla każdego człowieka. I prosimy Cię, Panie, daj nam uszy do słuchania, daj nam łaskę i dzisiaj usłyszeć Twój głos i daj nam przejrzeć się w tym rozważaniu, patrząc na ten kontrast między wiedzą, która nadyma, między miłością, która buduje. I nie pozwól żadnemu z nas zadowolić się samą wiedzą. Cenimy to wszystko, co nam objawiłeś. Cenimy to wszystko, co zechciałeś nam uczynić zrozumiałym, za Twoją pomoc w wejrzeniu w te różne wielkie tajemnice. Ale wiemy, że jeśli nie będziemy mieli w sobie miłości, to to wszystko na nic nam się nie zda. Cała nasza nawet mądrość i wiedza może stać się szatańskim narzędziem zniszczenia. I o to błagamy Cię, Panie, ratuj nas i zachowaj nas od tego. I oczyszczaj nasze serca z wszelkiego samolubstwa, z wszelkiego egoizmu, z wszelkiego braku miłości. Wypełniaj nasze serca w Duchu Świętym Twoją miłością. Rozlej ją, Panie, obficie w nasze serca, abyśmy byli prawdziwie braćmi i siostrami, którzy się miłują, aby ludzie, którzy tutaj do nas przyjdą, zobaczą miłość wzajemną, zobaczą autentyczną troskę jedni o drugich. Zobaczą Ciebie w naszej wzajemnej miłości.
Prosimy, Panie, wykonuj w każdym z nas tą pracę przemiany naszych serc, oczyszczając je z pychy, zarozumialstwa, wyniosłości i wlewając w to miejsce pokorę, łagodność, cierpliwość, uprzejmość, ten piękny owoc Twojego Świętego Ducha. Błagamy Cię o to, Panie, pracuj w nas i przemieniaj nas ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.